Wyobraź sobie, że jedziesz samochodem po autostradzie. Nagle zapala się czerwona lampka ostrzegająca cię o tym, że w twoim samochodzie doszło do usterki. Co robisz? Zjeżdżasz na bok, dzwonisz po lawetę, zabierasz samochód do serwisu, gdzie mogą przeanalizować i naprawić usterkę, czy ignorujesz informację o usterce, kontynuujesz jazdę licząc na to, że może jakoś dojedziesz do celu, a twój silnik po drodze nie wybuchnie. Zapewne myślisz o wyborze numer jeden jak o naturalnym wyborze. Co jednak, jakbym powiedziała ci, że na co dzień wybieramy opcję numer dwa? Bardzo często w życiu miłosnym jesteśmy samochodem, który usilnie goni inny samochód zwany miłością. Tak bardzo jesteśmy zafiksowani na tym samochodzie i dogonieniu go, że kompletnie nie patrzymy na nasz własny samochód, w którym mamy zdarte opony, rezerwę paliwa, świecącą kontrolkę silnika. Nasz samochód mógłby dosłownie płonąć, a my i tak bylibyśmy bardziej smutni, że wciąż nie możemy dogonić tamtego. Problem w tym, że jest to niemożliwe, bo kiedy stan techniczny naszego samochodu jest w tak opłakanym stanie, ostatnie, o czym powinniśmy myśleć, to gonienie za czymkolwiek innym niż nasze własne well-being. Dopiero kiedy weźmiemy nasze auto na warsztat, zatankujemy, naprawimy to, co trzeba naprawić, wymienimy to, co trzeba wymienić, a przy okazji posprzątamy, możemy w ogóle zacząć myśleć o dalszej jeździe. I o tym właśnie będę mówić w dzisiejszym odcinku. Jaka jest przyczyna takiego stanu rzeczy? Niestety, ale w obecnych czasach jesteśmy wystawieni na wiele czynników mogących powodować u nas spadek nastroju i naszego dobrego samopoczucia. Dodatkowo jest to spotęgowane przez fakt, że więcej czasu spędzamy w domach, a miejsca, w których mieliśmy możliwość odreagowania, są teraz zwyczajnie zamknięte. Powoduje to wzrost negatywnych emocji kłębiących się w naszych głowach, takich jak chociażby stres. Stres jest czymś, co w czasach pierwotnych miało nas motywować do podjęcia szybkiego i zdecydowanego działania, by uchronić nas przed niebezpieczeństwem. Natura założyła, że po zażegnaniu kryzysu stres minie i wrócimy do normalnego funkcjonowania. Niestety, w dzisiejszych czasach stres może być chroniczny. Stresująca może być praca, relacje z innymi ludźmi, najbliższe otoczenie w postaci partnera czy rodziny, ale nawet oglądanie wiadomości, które przepełnione są negatywnymi informacjami. Dodatkowo dochodzi overthinking, obsesyjne myśli, ciągłe analizowanie, przez które stresujemy się sytuacjami, które nawet nas jeszcze nie spotkały, ale my już stresujemy się nimi na zapas. Przykładowo, jeżeli mamy partnera, stresujemy się, że mógłby od nas odejść, a kiedy go nie mamy, martwimy się, że nigdy sobie nikogo nie znajdziemy. Presja. Ona też się nie bierze znikąd. Często jest to presja otoczenia, które mówi nam, że w wieku 30 lat już dawno powinnyśmy być po ślubie, dobrze zarabiać, czy mieć dziecko, psa, kredyt na mieszkanie i termomiksa. Jeżeli tego nie masz, to ponownie stresujesz się tym. Myślisz, że coś jest z tobą nie tak, że powinnaś była to już mieć, zwłaszcza kiedy w twoim najbliższym otoczeniu ludzie to osiągają, a ty nie. Są to oczywiste rzeczy, o których dużo się mówi i z których istnienia zdajemy sobie sprawę. Zauważyłam jednak, że w obecnych czasach to tylko jedna strona medalu. Jest jednak również druga, bardziej ukryta i podstępna, która maskuje się w rzeczach, które teoretycznie robimy, aby ten cały stres odreagować. Rzeczy, które teoretycznie powinny nas uszczęśliwiać. Jeżeli zadałabym ci pytanie, co robisz, aby być szczęśliwą, pewnie odpowiedziałabyś, że starasz się w jakiś sposób spełnić swoje zawodowe cele, czy spełniając się w jakimś hobby, może poprzez znalezienie partnera, z którym mogłabyś dzielić szczęście, czy poprzez spędzanie czasu z najbliższą rodziną. Problem w tym, że te koncepty szczęścia są bardzo często dla naszego mózgu maratonem, który trzeba przebiec, a którego często zwyczajnie przebiec mu się nie chce. Dlatego wybiera on drogę na skróty, czyli rzeczy, które dają nam chwilowego kopa szczęścia, zamiast pracować nad filarami długotrwałego szczęścia i poczucia spełnienia. Właśnie dlatego wpadamy w tak zwane dopaminowe pułapki, które dają nam chwilowego kopa. Scrollowanie feedów na social mediach, oglądanie relacji na Instagramie, TikToków, kompilacje filmów z kotami na YouTubie, swajpowanie na Tinderze, nieustające, niekończące się nigdy. Wszystko to powoduje, że dajemy naszemu mózgowi chwilowy przypływ dopaminy, ale nijak wpływa to na nasze długotrwałe szczęście. Aplikacje te są tak zaprojektowane, aby dosłownie dawać nam szczęście w postaci chwilowego przypływu dopaminy, która jest dostępna na wyciągnięcie ręki albo palca. Mózg, który przyzwyczaja się do tak łatwego dostępu do hormonu szczęścia, staje się na tyle leniwy, że nie chce mu się już wysilać nad bardziej złożonymi i długotrwałymi sposobami osiągania szczęścia. Przykładowo, kiedy pomyślisz sobie nad wzięciem do ręki książki, to twój mózg wymyśli ci wiele powodów, dla których ciężko będzie ci to zrobić, bo nie wiesz, gdzie skończyłaś czytać, bo w sumie średnio pamiętasz, co tam się działo. A jak już weźmiesz ją do ręki, no to czytanie może ci się wydawać męczące i nudne, mogą cię szczypać oczy, może być ci niewygodnie. Zanim naprawdę wgryziesz się w fabułę, możesz przez cały czas czuć ochotę, aby jednak sięgnąć po telefon i sprawdzić Instagram, Twitter, wiadomości od znajomych, czyli wszystko to, co da ci szybki skok dopaminy zamiast powolnego i mozolnego szczęścia z książki. Wszystko to powoduje, że z czasem bardzo trudno jest nam się na czymkolwiek skupić, brać się za nowe rzeczy, rozwijać bardziej skomplikowane sposoby
osiągania szczęścia, jak na przykład rozwijając hobby, firmę, rozwijając się w pracy, na uczelni, bo to wszystko dla mózgu będzie znacząco bardziej trudne i skomplikowane, a przede wszystkim droga do osiągnięcia tego będzie dłuższa niż zwykłe wzięcie telefonu do ręki. Oczywiście prowadzi to do tego, że w efekcie prędzej czy później jesteśmy nieszczęśliwi, ponieważ długotrwałe szczęście nie może być zbudowane na krótkotrwałych dopaminowych skokach. Jest budowane na ciężkiej pracy, która z początku nie daje nam szczęścia, dlatego że wymaga od nas wkładu, czasu, intelektu, ćwiczeń, nauki itd., ale po czasie przynosi efekty. To tak jak z nauką gry na pianinie, która na początku jest trudna, wymaga dużo wkładu pracy, czasu, ciągłych ćwiczeń, która na początku może nie być przyjemna, bo się gra jakieś gamy, pasaże, ćwiczy palce, ale po czasie czujesz spełnienie i szczęście, które odczuwasz grając coraz lepiej i lepiej, opanowując ulubione melodie i czerpiąc z tego ogromną przyjemność. O właśnie dlatego kluczowe jest to, aby zadbać o swoje długotrwałe szczęście. Staraj się na bieżąco rozładowywać negatywne emocje. Pamiętaj, że wszystkie negatywne emocje, które zbieramy w ciągu dnia czy w ciągu całego tygodnia, będą się w nas kumulować, więc dobrze jest je regularnie z siebie wyrzucać. Możesz robić to poprzez mówienie o tym, co Cię denerwuje, na głos do bliskich Ci osób, do których po prostu możesz się wygadać, a jeżeli Twoja frustracja jest narastająca i masz wrażenie, że problem się pogłębia, warto porozmawiać na ten temat ze specjalistą, który pomoże Ci jeszcze lepiej nad tym wszystkim zapanować. Zredukuj poziom stresu. Oczywistym jest, że stres odpowiada za znaczną część problemów i łatwo jest powiedzieć nie stresuj się. Jednak nie oszukujmy się, to niemożliwe. W dzisiejszych czasach zawsze będziesz stresować się mniej lub bardziej, zwłaszcza teraz. Dobrze jest starać się odcinać od problemów i znajdować przestrzeń, w której jesteśmy od nich wolni. Od pracy, od szumu informacyjnego i nadmiernego rozkminiania. No ale wiadomo, że nie zawsze jest to możliwe. Obecnie bardzo popularnym sposobem na redukcję stresu jest stosowanie naturalnych olejków CBD, które mają doskonale wpływać na nasz układ nerwowy i mięśniowy, redukując napięcia i pozwalając wyczyścić umysł z natrętnych myśli. Większość osób radzi sobie w ten sposób ze stresem i zauważa bardzo dobre efekty. Jeszcze innym pomaga na problemy z koncentracją, jeszcze innym pomaga się zrelaksować, a jeszcze innym na problemy ze snem. Tak jak w moim przypadku. Ja od ponad miesiąca na przykład stosuję olejki CBD. Mam olejek firmy Air Health, który się bardzo dobrze u mnie sprawdził i rzeczywiście zauważyłam po długim okresie stosowania poprawę, jeżeli chodzi o jakość mojego snu. Nie budzę się w środku nocy, nie mam problemów z zaśnięciem tak jak wcześniej. Jedynym krótkotrwałym działaniem jest poczucie relaksu, a przy dłuższym stosowaniu odczuwalne zmniejszenie ogólnego poczucia w kupu. Po trzecie, wyeliminuj ze swojego życia wszelkiej maści pułapki. Usuń aplikacje, które otwierasz tylko po to, aby dawać sobie dopaminowe skoki. Wszelkiej maści apki, które mają feed, który możesz bezbiednie scrollować. Tindera, którego możesz w nieskończoność swajpować i nie mieć z tego żadnych efektów. Robić to tylko dla samego swajpowania. Już nie wspominając o aplikacjach z wideo, takim jak TikTok, które no, mają nieskończoną ilość filmów i one są świetnie dopasowane do kręgów Twoich zainteresowań, więc są naprawdę ogromną pułapką i pochłaniaczem ogromnej ilości czasu. Kolejna sprawa. Wyłącz powiadomienia. Są one jak wędka z przynętą rzucona w Twoją stronę. Jeżeli odkładasz telefon na dłużej, mają na celu zabić Cię z powrotem, wysyłając komunikaty push, jak na przykład Anna Szlezak przesłała nowy film. Okej, w to akurat możesz kliknąć, ale inne wyłącz. Ja na przykład przez cały czas dostaję powiadomienia z aplikacji Quiz Planet, w którą zaczęłam sobie ostatnio grać i ciągle dostaję informację, że ktoś się odegrał. Wiecie, jak trudno jest w to nie wejść? I przestań być masochistką. Wyeliminuj content czy profile, które zauważysz, że negatywnie na Ciebie wpływają. Jeżeli jakiś profil w social mediach powoduje u Ciebie negatywne emocje, takie jak złość, zazdrość, wkurzenie, smutek, potrzebę walidacji, powoduje u Ciebie FOMO, to wycisz go, unfollowuj, zablokuj. Cokolwiek, co zablokuje przepływ negatywnych informacji i emocji w Twoją stronę. Dajcie znać, jak Wy radzicie sobie ze stresem, czy wpadacie w dopaminowe pułapki i jak udaje się Wam z nich wyjść, czyli jak gasicie pożar w swoim własnym silniku. Chętnie poznam Wasze sposoby, a tymczasem żegnam się z Wami, dziękuję Wam bardzo za uwagę i widzimy się już niebawem. Pa!